Cześć, jeżeli zdecydowałeś się kliknąć ten odcinek, to proszę wysłuchać co najmniej kilkunastu najbliższych sekund. Chciałbym wytłumaczyć zasadność powstania tego odcinka. Na samym początku od razu zaznaczę, że jest to odcinek we współpracy z partnerem Nibble Finance. A powstał on dlatego, żeby zweryfikować, czym są pożyczki peer-to-peer i zobrazować, jakie ryzyko za sobą niosą. Partner odcinka zaakceptował te warunki, więc jeżeli nie interesują Cię pożyczki peer-to-peer, czyli P2P, to oszczędzając swój czas, zachęcam Cię do wyłączenia tego odcinka. A przechodząc do recenzji, na stronie nibble.finance mamy informacje, które na początku pokazują nam skalę działalności, czyli 2 miliony euro zainwestowane przez użytkowników i 145 tysięcy euro przez tych użytkowników zarobione. Tych użytkowników jest 8,5 tysiąca, natomiast średni zwrot z inwestycji wynosi 12%, natomiast jeżeli będziesz inwestował w pożyczki peer-to-peer, to pamiętaj, że od tych 12% trzeba też odprowadzić podatek Belki, co automatycznie ten zwrot z inwestycji obniża. Sama Nibble reklamuje się nie jako giełda, tylko platforma finansowa, czyli trzeba to rozumieć jako platforma, która zarządza pożyczkami. Wspominają też o dochodzie pasywnym poprzez inwestowanie na rynku pożyczek i długów, ale uwaga, przeterminowanych, a sama Nibble jest pośrednikiem między tymi, którzy inwestują, a pożyczają. Przyjrzyjmy się natomiast bliżej, jak to działa, bo struktura może być trochę zagmatwana, ponieważ Joy Money, działający od 2014 roku na rynku hiszpańskim, zarządza niespłaconym długiem i pozwala go, tak cudzysłowiowo, ściągnąć. Dalej mamy firmę Boster Finance, która rzekomo skupuje na aukcjach zaległe kredyty, a te kredyty odkupowane są od banków z rabatem około 85%. Następnie rozpoczyna się proces próby ściągnięcia takiego długu, który zakłada dojście do jakiegoś konsensusu. Jeżeli takiego konsensusu nie uda się osiągnąć, to zaczyna się droga sądowa. A kończy się to wszystko na egzekucji komorniczej, jeżeli tylko takowa jest możliwa. I teraz, jeżeli dobrze rozumiem ten mechanizm, to firma Nibble Finance konstruuje portfele złożone właśnie z tych wierzytelności, kupionych bądź co bądź z 85% rabatem, a następnie, żeby ściągnąć kapitał z rynku i móc kupić jeszcze więcej takich pożyczek, to oferuje inwestorom indywidualnym możliwość zainwestowania na dosyć atrakcyjny procent swoich środków. Z punktu widzenia użytkowników ta procedura może być dosyć skomplikowana, natomiast jeżeli chodzi o samą inwestycję, to wystarczy założyć konto, zweryfikować je, a następnie wybrać strategię i utworzyć swoje portfolio, w które będziemy inwestować. Ta strategia zakłada wybór jednego z trzech funduszy, które zaraz sobie omówimy, natomiast określamy też kwotę, termin i miesięczne dopłaty do tego portfela, nazwijmy to. Nibble co tydzień wypłaca środki, które wypracowała nasza inwestycja, ale też jednocześnie należy zauważyć, że automatycznie ponownie je inwestuje. Środki można przedterminowo wycofać za niewielką prowizją, jak tutaj Nibble wskazuje, a w zamian poszuka sobie nowego inwestora na ten portfel wierzytelności. Jeżeli chodzi o same transakcje, to nie ma prowizji, a dopłacać do portfela miesięcznie można kwotę do 10 tysięcy euro, więc całkiem dużo. A z istotnych informacji, które chciałbym tutaj nadmienić i zaznaczyć, to firma jest z Estonii i nie znalazłem, żeby miała jakąś znaną licencję. I to jest dosyć istotny fakt. Jak już wspominałem, są trzy dostępne plany, w które można inwestować i one różnią się stopniem ryzyka. I oczywiście tam, gdzie większe ryzyko, tam oczywiście większy procent do uzyskania. Dwie z trzech tych strategii mają gwarancję zwrotu depozytu, o której zaraz sobie porozmawiamy. Jeżeli chodzi o pierwszą strategię, tą najbardziej bezpieczną, okres inwestycji to od miesiąca do 6 miesięcy, kwota inwestycji od 10 do 10 tysięcy euro, a minimalna kwota wypłaty to 50 euro. Druga strategia oferuje stopę zwrotu na poziomie od 11 do 14,5%, okres trwania od 6 do 60 miesięcy, taka sama kwota inwestycji i minimalna wypłata. I co ciekawe, tutaj mamy już tak zwany przewidywalny wskaźnik niewypłacalności 30-90. Trzecia natomiast strategia to strategia, która przyniesie roczną stopę zwrotu od 12 do 12,5% i jest ona najpopularniejsza, natomiast tutaj nie mamy gwarancji zwrotu depozytu. Okres inwestycji od 7 do 60 miesięcy, kwota inwestycji od 100 do 10 tysięcy euro z minimalną kwotą wypłaty 50 euro i przewidywanym wskaźnikiem niewypłacalności NPL 30.
Czym jest w ogóle ta gwarancja wykupu długu? Jest to zapewnienie, a nawet obowiązek pożyczkodawcy do odkupienia pożyczki od inwestora, jeżeli pożyczka nie zostanie spłacona w ciągu 60 dni od daty inwestycji. Na te cele są przeznaczone tak zwane fundusze rezerwowe, które właśnie służą do tego, żeby ewentualnie pokryć straty inwestora. I wszystko wygląda dobrze na liczbach i na zapewnieniach wykupu tego długu, ale pamiętaj proszę, że takie inwestycje wiążą się z podwyższonym ryzykiem. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na takie ryzyko, bo tutaj istnieje to ryzyko niespłacenia tej pożyczki i widać to jasno w tych programach. Jeżeli patrzymy na ten najłatwiejszy program, który gwarantuje wykup pożyczek i do tego ma dużą spłacalność, to ten portfel zawiera w sobie pożyczki o niskim ryzyku. Jak jest napisane, klienci zwracają pieniądze terminowo, ale także czasami przed terminem wykupu i stąd też bierze się ta niska premia, która wynosi 8%. Dwa agresywniejsze plany zdecydowanie są planami, które są bardziej ryzykowne i tutaj wchodzą już pożyczki o podwyższonym poziomie ryzyka, więc można domniemać, że istnieje całkiem spore ryzyko, że zostaniemy z jakimiś niespłaconymi pożyczkami, jeżeli chociażby nie mamy tej gwarancji wykupu. Oczywiście na razie były to strony nibble.finance, ale przeglądając oceny chociażby na Trustpilot, to była tam ocena 3,8, natomiast tych ocen było bardzo mało. Na innych serwisach, które recenzują platformy pożyczkowe, przejrzałem opinie negatywne i one z reguły zostały rozwiązane, natomiast często dotyczyły niecierpliwych klientów, którzy na przykład czegoś nie zauważyli. Oceny nie są krystaliczne na tych serwisach, ale nie jest źle. Podsumowując, zdecydowanie fajne stopy zwrotu z inwestycji, natomiast okraszone ryzykiem. Z zalet można wymienić tutaj te różne strategie, automatyczne inwestowanie, które jest tam zautomatyzowane w pełni jak robot doradcy i nie trzeba tych pożyczek samemu wybierać. Niski próg wejścia na poziomie 10 euro, jest ten model scoringowy, który określa ryzyko kredytobiorców. Oczywiście ciekawa wydaje się ta strategia bezpiecznego wykupu, ale są też oczywiście minusy, takie jak możliwość inwestowania tylko i wyłącznie w euro, prowizje za wypłatę przedwczesną, brak języka polskiego na stronie, co też może być dosyć ważne. No i krótka działalność to chyba najważniejsze, bo Nibble Finance istnieje od 2020 roku i ten track record tego, co się tam dzieje, jest po prostu niski przez to, że platforma działa około 3 lat. Podsumowując, dla mnie pożyczki P2P są zbyt ryzykowne i wolę chociażby te pieniądze zainwestować w akcje spółek dywidendowych. Ale zostawiam na kanale ten przegląd dla potomnych ku przestrodze, a ja zapraszam Cię już na jutrzejszy odcinek. Do usłyszenia, cześć!